Snek. Po co Snek pytał o jebaną Naomi? Nie wiem. Takie, to jest tajne, nie chcę, żebyś nikomu o tym mówił. Hej, jak tam Naomi? Jak? I'm right here, Snake. What is it? Oh, Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. Metal Gear's base is up ahead. Snake, it's over 30 below outside. What's wrong? Forget it. Thanks. Snake, stop lollygagging around and get to Metal Gear's base. There's no time. Ale ja się bardzo dobrze bawię. What the hell are all these crows doing around here? Crows? You got me. There were crows around from before, but for some reason they started to really increase in number around the same time that Foxhound came to the base. It's really weird. Really? It's really weird. Kurczę. Tak. No Meryl. Kurczę. Trochę tak nie masz już z kim. No, jeszcze jest Astro Miller. I want to ask you about Naomi. I'm looking into the details now, but it doesn't look good. Weren't you ever suspicious about her, Snake? Not really. Snake, keep your guard up. Trzymaj swą gardę w górze. Czyli mówisz, że będę się bardzo dobrze bawił. Będziesz się zacnie bawił. Ta walka potrafiła mnie wkurwić na normalu. Okej, okay. Dobra, dobra. Z tego... Wydaje mi się, że na normalu. Chyba na hardzie tej gry jeszcze nie przechodziłem. Jeszcze. Jak mogła cię ominąć tak wspaniała zabawa? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Czy on ma... O ty kurwo! Rozumiesz już? Rozumiesz już? Ale zobacz, to jest koncept art Sirius sama. Co drogo z tej gry też muszę jakieś streamy robić, coś w tym stylu. You were the one in the M1 tank. Tak. Must have been a tight fit for a big boy like you. For a big guy. But that for you. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? Beneath. Niewyjaśnione moce! To ci to Sharingan! The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east walczysz z łysym Itachim, Shinji! No nieźle. Ancestors too raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family. You jest, but indeed, ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, snake you would make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. Thank to the derby. Pierwszy drugiemu ucho wygrywa. Bonus za odgryzienie. The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious. Cieszę się, Shinji. To będzie cudowna walka. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Jest tak. Pierwsze co muszę wiedzieć, jak wygląda pole bitwy. I czemu chujowo? Chciałem właśnie powiedzieć, że chujowo. Drugie co muszę wiedzieć. Generalnie masz. Jak on mnie atakuje? Jebanym gatlingiem. Dzięki. Tego potrzebowałem, dobra, na pewno body armor. Stany zaleczenia bossów nie działają, chociaż chuj wie. Prewencji nie rzucę jednego. No nie masz jednego. Jak już mówiłem! Gdzie on jest? Radar tu się tak koleżnie przydaje w tej walce. Nie wątpię.
A, okej. Okay. Dobra, dobra, już widzę. Wiesz, jak się atakuje przynajmniej. I wiesz, że nie można go zastanować. Nie no. Słychać, że on reaguje na te stany. Jakoś. Może. Ups. Chyba właśnie nie powiedz sam siebie w Nikito. Możliwe. Nice. Generalnie pole bitwy wygląda właśnie tak, że masz jakby jeden wielki kwadrat, nie? I po prostu jest kilkanaście mniejszych kwadracików, powiedzmy, że porozmieszczanych, tak jak widzisz, nie? I masz takie przejście... O, naprawdę? O? Ty kurwiu. Mory i C4 są dobrą opcją, tylko C4 musisz wiedzieć, kiedy wysadzić. Czy ja tu mogę wejść? Nie. Znaczy... On chyba... On tu chyba może strącić, nie wiem nawet. Gdzie on jest? Słyszę go z prawej, tu jest. No przejdź! Mówiłem, że czeka cię fajna walka. A jeszcze zapomniałem, że przecież nie masz radarów, więc tym fajniejsza. On nawet nie chce do mnie wyjść. No nie. Fajl. Takie solidne 2 na 10. Nice. Ej, udało ci się zadać mu obrażenia. Ale, postęp mi się jest tyle dobry, że wiem przynajmniej jak co mniej więcej wygląda. Wydaje ci się, że wiesz. Będzie tylko gorzej, right? I mean... Gorzej. No tak mniej więcej ta walka wygląda, tylko nie wiem, czy on po prostu w pewnym momencie nie przyspiesza. Okej. Okay. Dobra. To wszystko, co musiałem wiedzieć. Wiesz, wydaje mi się, ale nie wiem na pewno. Dobra, karta szóstka. Chciałbym przewinąć tym razem dialog. W każdym razie generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bossów, to Raven jest, o ile się nie mylę, przedostatnim już. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie on zaczyna, więc ciężko mi się gdzieś chować. Wiesz co, najlepiej żebyś postał tutaj i zobaczył skąd on przychodzi po prostu. Jak będzie blisko, ale chyba zaczyna naprzeciwko ciebie po prostu. Tylko ze czwórki mają to do siebie, że musisz je zdetonować. Mhm. Więc musisz go jakoś sprowokować, żeby tu podszedł. Czy ja takie rzeczy robiłem na rada? Nie. O! To przydatne. Jak to zrobić? I before sam chciałbym wiedzieć. O stary! Dobre, to było dobre. Masz jeszcze 9 takich strzałów. 8. Racja? Nie, Stinger. O, Stingerem też może nie go pokować, to ciekawe. O Boże, to było piękne. Łapiesz sobie, tak? Całkiem nieźle łapiesz, to jak się gra. Tylko pamiętaj, że jak będziesz detonował, to najpierw idzie ta pierwsza. To czwórka. A tam dalej przeszedł teza. Jest. Ej, ile idzie w kierunku tamtej? Ach, dobra. Masz go mniej więcej tam.
Coś słyszałem, że wybuchło. Coś się popsuło. Możliwe, że to Raven jakiś ten przewraca jakieś skrzynki. Przechodzi tędy. Spierdalaj. Wiem, planuję. Wiesz co zbliżyłeś? Zbliżyłeś strasznie. Ale chyba nie muszę ci tego mówić. I znowu pamiętaj, że najpierw ten, to pierwsza. No dosyć daleko przeszedł. A to. Tego, że dosyć daleko przeszedł z tamej. Nie chciałem ci mówić, żebyś uważał na to. Zawsze masz, wiesz, nie wiem, Mikity, Claymore, Stingery, wszystko. Ale mieć mam. Rację! Nawet. Ale to po prostu wysadzę, bo... What? Boże. A, on tu jest! Nice, Jaro. Chyba to przegrał, wiesz? Kurde. Mogłem się mylić, ale... No. I miałem jeszcze rację, przyspieszę. Już w tym momencie był szybszy. W każdym razie idzie ci bądź co bądź nieźle jak na... Jak na to, że gówno chodzi, jak na to, z czym walczę, jak na to, że nie ma racji. Wszystkie osy są przeciwko mnie, a mi to idzie mi nieźle. Ops. Nie to. Akurat to było kompletnie idiotyczne. O, gdzieś wyżej. Daleko. Gdzie on jest? No przede wszystkim czemu nie masz body armora wyposażonego? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. A Boże, nie tutaj było. Ej. Generalnie... Dobre szoty. Nie wiem czemu tak robisz, wiesz? To nie daleko. Za cholerę nie wiem czemu tak postawiłeś te C4, że... Musisz najpierw wybuchnąć tam to bliżej. Nie wiem. Ja się nie wiem. Jeżeli się to w jakimkolwiek stopniu pocieszę. Ja bym zawsze sprawdzał skąd on... O, tam jest. Nim. O, widzisz, on ten rozwala te kugle. Tak, pięknie, 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 piękny shot. To by tak dalej, Shinji. To jest do wygrania. O, stary. Właśnie wypuść swoją własną. Wiem. Dobra.
Go i dalej chyba masz te dwie C4 tam, nie? I masz kolejne C4. Bo zapominasz o tych minach, stary. Nie. Wydaje ci się. Wydaje ci się! On za szybko biega i... za daleko się ode mnie trzyma od pewnego momentu. Wiem, musisz jakoś próbować z tymi C4 lepiej ustawiać, I guess. Pewnie tak, i przede wszystkim nie więcej niż jedną naraz. Włączyć trochę więcej nikit do zabawy. Mimo. Nie mam kiedy strzelać tymi nikitami, bo on je odstrzeliwuje, jeżeli stoi przodem tak, do nich. Zauważ, że jak załapiesz go jakoś, że stoi tyłem. Najtrudniej jest chyba trzymać go jakoś blisko siebie, bo on ci ucieka. Ale warto jest jednak śledzić. Próbować go jakoś. Pamiętaj o body armorze na początku walki. Jasne, najpierw. Kaciuszka też jak musi być, więc to jest ten problem. Body armor. C4. On tu podejdzie. Nie możesz go prowokować, na przykład, nie wiem, oddając jakieś strzały, nie? Musiałbyś spróbować, wiesz? Dobre. Bardzo proszę. Nice, już dwa strzały, ale że nie widzę. Wiem, to był głupie. No mój biegłeś, stary. Zgridziłem po... Nikitę. Za bardzo gridzisz właśnie. Może żeby cię z góry nie zeszło też. Shinji? Słyszę. Okej, tam biegnie. Wychodził tam. Pewnie tu. Widzisz, dlatego ciężko mi się z nich strzela w tej walce. Aha. Ta walka jest ciekawa, ale trudna. Ta walka jest irytująca. I wiem, co zaraz pewnie bym usłyszał, gdybym zaczął narzekać na jej poziom trudności. Dlatego chyba nawet po prostu się powstrzymam od robienia tego. Akurat ci powiem, że mi z tą walką było naprawdę różnie. Znaczy nie, bardziej chodzi mi o to, że wiesz, spodziewałem się odpowiedzi na zasadzie. Gdybyś go normalny miurator. Wiem, ja też... jestem miłym człowiekiem. Ty, miłym człowiekiem? Zdarza mi się. Poszedł nie tu, gdzie chciałem. Ale teoretycznie mam przynajmniej łatwo nikitę w takiej sytuacji. No bo i nie. Jest zdecydowana nikita. A to on już tu jest. Nie to...
To jest jeden z tych walk, których... To, że go słyszę, wcale mi nie pomaga. Zawsze teoretycznie możesz wymienić jak używać Stingeru. Właśnie. Człowiek to może być problematyczne. Nie. I mean, gdyby był jakiś dobry sposób na to, to czemu nie? O. Well, być jest. Zwłaszcza, że widzisz, gdzie one... Znaczy, widzisz, gdzie on łazi. No w sumie, faktycznie, masz go, masz go! Możesz go w ten sposób... Wow! Ej, to jest cholernie przydatne. Znalazłeś sposób. Ale mówię, widzisz gdzie biegnie, możesz go mniej więcej przewidzieć jak wyjdzie. Teraz on będzie tu, więc szykuj się. Uważaj. Nice, Jaro! Do wygrania i to w bardzo prosty sposób. To teraz jesteś trochę w złym miejscu. I on teraz może bardzo przyspieszyć, więc uważaj. Nice! Jeszcze jeden strzał chyba. Zaraz mu przed nosem odpalisz, zaraz przed nosem. Biegnie w prawo. Nie pomyślałem o tych Stingerach, dopóki nie znalazłem amunicji do nich, tak w sumie. No powiem ci, poszło ci naprawdę, naprawdę nieźle. Znaczy wiesz, pierwsza próba, w której stosowałem rozsądną metodę, okazała się w miarę dobra. A już to w ogóle. No ładnie, ładnie, Shinji, ładnie. Chodziło mi konkretnie o to, że odkąd zacząłem stosować Stingery, to wygrałem praktycznie. A, że to pierwsza, no. Snake! Snake! Snake. Snake, take this security card. It will open that door. O, to otworzy te drzwi. You are a snake which was not created by nature. Nie jesteśmy GMO. Shinji, prorocze słowa. Mówisz? No, ale dowiesz się w swoim czasie. Spokojnie. Pierdol się. Człowiek, który umarł przed nami na raka. No nie był szef derby. Kurczę. Octopus Egg! Launch Octopus. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. What the fuck? So he drained the chief's blood and took it into himself.
But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? Yes. Uh-huh. But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Co by nie było zbyt łatwo. Powiedzmy, a to byś wskazówka, nie wyjaśnienie. Dosłownie od diabła was kulki w rony. O! Na no, trzeba być fajnym, nie? I chyba odchodzić. Fajnie, że odchodzić. Hear me, Snake. My spirit will be watching. I'll be watching you. Awalololo. Będzie na nas patrzył z góry. Jako kruki. Co drogo, szkoda by było... Fajnie by było podnieść takiego Gatling i z nim łazić. Co nie? No.